Rozdział 25. Czarny wilk. Linia sideł Piotra Eustachego biegła o 30 mil od Lac Bain wprost na zachód. Nie była tak rozległa jak niegdyś rewir Pierrota, lecz przecinała kraj bogaty w cenne futra. Należała jeszcze do ojca Eustachego, a przedtem do dziada i pradziada, sięgając w ten sposób, jak twierdził Eustachy, przedstawicieli najwyższych rodów w Francji. Księgi i faktorii MacTaggarta zawierały jedynie tytuły własności do czwartej generacji włącznie. Dalsze zaś papiery znajdowały się w forcie Churchilla. Był to najlepszy z terenów łowieckich między jeziorem Reindeer a krainą Barren. Po długiej włóczędze Barry zawieruszył się w te strony na początku grudnia. Ponownie szedł na południe, wędrując wolno i krążąc, szukając jadła w największych śniegach. Kistisiu Kestin, czyli Wielka Zamieć, wypadła tej zimy wcześniej niż zwykle i cały tydzień po ustaniu zawieruchy ledwo się gdzie pazur lub kopyto ruszyło z legowiska. Barry, postępując wbrew utartym zwyczajom, nie zakopał się w zaspie, by przeczekać, aż się niebo wyjaśni i powierzchnia śniegu stężeje. Był wielki, potężny i miał w sobie niespokojnego ducha. W wieku niespełna 2 lat ważył całe 80 funtów. Łapy miał szerokie o kształcie wilczym, pierś i bary masywne, a mimo to zdatne do szybkiego pędu. Oczy jego osadzone były szerzej niż u przeciętnego wilczura. Większe i całkowicie pozbawione krwawej błonki, czyli tak zwanej wódtoi, będącej cechą dzikiego wilka i niejednego haski. Szczęki Bariego były równie straszne jak szczęki kazana, być może nawet silniejsze. Cały dzień Wielkiej Zamieci z konieczności obywał się bez jadła. 4 dni walił śnieg, miotała kurzawa i wiatr się srożył. Potem nastała 3-dniówka okropnych chłodów, podczas których każde stworzenie kuliło się jak mogło w swoim legowisku. Nawet ptaki zakopały się w śniegach. Można było przejść po karku łosia lub karibu i nie wiedzieć o tym. Barry ukrywał się co prawda w czasie najgorszej zadymki, ale nie dawał się pochłonąć zaspie. Każdy traper od Zatoki Hudsona po Athabaskę wiedział, że po Wielkiej Zamieci zgłodniałe zwierzęta futerkowe szukać będą jadła i że sidła odpowiednio nastawione i opatrzone właściwą przynętą mogą dać teraz zdobycz nierównie obfitszą niż w jakimkolwiek innym okresie. Toteż niektórzy myśliwi już 6 dnia ruszyli w puszczę. Większość jednak wyczekała 7 do 8 dni. Bush MacTaggart dopiero po upływie całego tygodnia wybrał się do rewiru wydzierżawionego od Eustachego. Zmitrężył 2 dni na odkopywaniu sideł, odrzucaniu śniegu, odbudowie małych, chroniących wnyki chatynek i zakładaniu przynęt. 3. dnia wrócił do Lac Bain. Tegoż dnia właśnie Barry trafił na chatę stojącą u najdalszego krańca linii. W śniegu wokół obejścia trop agenta pozostał gęsty i wyraźny i ledwie tylko pies go zwęszył, każda kropla krwi w jego żyłach zawrzała dzikim podnieceniem. Minęło około 30 minut, nim woń napełniająca nozdrza przywiodła mu na pamięć szereg dawnych zdarzeń. Lecz po upływie tych 30 sekund z piersi Barry'ego dobyło się ponure warczenie. Tkwił potem dłuższy czas w śniegu, niby czarna skała, i obserwował chatę. Wreszcie począł zwolna wokół niej krążyć, zataczając koła coraz węższe, aż ostatecznie obwąchiwał już próg. Z wnętrza nie dochodziła żadna żywa woń, ale czuł wyraźnie stary zapach MacTaggarta. Spojrzał w głąb kniei, w stronę, gdzie linia sideł płynęła ku Lac Bain. Dygotał.
Mięśnie mu drżały. Zaskomlił głucho. Obrazy coraz bardziej jasne kłębiły mu się w mózgu. Walka w chacie, Nepis, dzika pogoń nad krawędzią jaru i najdawniejsze wspomnienia, królicze wnyki, w które wpadł jako szczeniak. W jego skomleniu brzmiała ogromna, wyczekująca tęsknota. Po chwili umilkł. Ostateczna woń na śniegu pochodziła od istoty, której nienawidził, którą pragnął zabić, nie zaś od istoty kochanej. Na krótki czas dane mu było kojarzenie się myśli, lecz to wkrótce pierzchło. Przestał więc skomlić, natomiast po raz wtóry warknął złowrogo. Zwolna poszedł wzdłuż linii i o ćwierć mili znalazł pierwsze sidła. Głód tak mu wciągnął boki, że wyglądał jak zabiedzony wilk. W pierwszej chatynce Mac Taggart umieścił na przynętę comber białego królika. Barry ostrożnie wysunął łeb. W rewirze Pierrota nauczył się ongiś wielu rzeczy. Wiedział, co znaczy trzask sprężyny. Odczuł raz okropny ból, gdy go żelazo chwyciło za łapę. Lepiej niż najsprytniejszy lis zdawał sobie sprawę, co uczyni kłoda pułapki, skoro rzemień ześliźnie się skórka. A Nepis nauczyła go osobiście, że nie wolno ruszać trutek. Toteż ostrożnie ścisnął kłami mięso królicze i wydobył je tak leciutko, że nawet Mac Taggart lepiej by nie potrafił. Do zmroku zwiedził 5 sideł i spożył 5 przynęt, nigdzie nie zatrzaskując żelaza. Szóstą była martwa pułapka. Krążył wokół niej puty, aż ubił w śniegu twardą dróżkę. Potem udał się na porosłe sośniną, zaciszne moczary i znalazł sobie nocne leże. Następny dzień ujrzał początek zmagań mających się odbyć między inteligencją człowieka a sprytem zwierzęcia. Dla Barry'ego okradanie sideł Mac Taggarta nie stanowiło bynajmniej kroków wojennych. Było po prostu częścią istnienia. Pułapki i wnyki agenta miały mu dostarczyć żywności, tak jak w swoim czasie żelaza Pierrota de Cosne. Czuł jednak, iż tym razem musi się strzec. Gdyby czas był sposobny łowom, mógłby sobie iść dalej, gdyż niewidzialna dłoń kierująca jego włóczęgą zwolna, lecz wyraźnie wlokła go znów nad Grey Lun. A wobec wysokich i puszystych śniegów, tak puszystych, że miejscami zapadał w nie wyżej uszu, linia sideł Mac Taggarta stanowiła coś na kształt drogi usypanej manną dla jego wyłącznie użytku. Dążył zatem śladami rakiet agenta i w 3 wnykach zdusił królika. Gdy skończył ucztę, na miejscu mordu pozostało jedynie trochę tużycy i nieco plam krwi. Wygłodzony od tygodnia, Barry czuł iście wilczy apetyt i zanim minął dzień, okradł z przynęty około tuzina sideł. 3-krotnie znajdował trutki, kawały wędzonki lub świeżego sadła karibu z ukrytą wewnątrz pigułką strychniny i za każdym razem jego wrażliwe nozdrza odczuwały niebezpieczeństwo. Pierrot niejednokrotnie notował zdumiewający fakt, że Barry odgaduje obecność trucizny w ten czas nawet, jeśli ją artystycznie wstrzyknięto w mięso sarnie. Barry ani tknął podobnie przyprawionej zwierzyny, gdy lisy i wilki zawsze dawały się nabrać. Toteż i obecnie mijał smakołyki Mac Taggarta, obwąchując je po drodze, a rysunkiem tropów na śniegu zaznaczając wyraźnie swą podejrzliwość. Miejsca południowego postoju Mac Taggarta Barry okrążał w ten sam baczny i nieufny sposób. Nazajutrz mniej głodny, natomiast bardziej czuły na znienawidzony zapach wroga, Barry uczynił więcej spustoszeń. Mac Taggart nie był tak wprawny jak Piotr Eustachy w niepozostawianiu na sidłach i chatynkach zapachu rąk. Toteż raz po raz wstrętna woń wroga silnie uderzała w nozdrza psa.
To wzbudziło w nim gwałtowny antagonizm i coraz szybciej rosnącą nienawiść, podczas gdy przed paru dniami jeszcze ledwo pamiętał o egzystencji tego człowieka. Istnieje być może w mózgu zwierzęcia pewien proces myślowy, nie sięgający granic rozumowania, ani nie będący czystym instynktem, niemniej przeto mający coś z jednego i drugiego. Barry nie dodawał 2 i 2, by osiągnąć 4. Nie wracał wstecz krok za krokiem, by dowieść samemu sobie, że właściciel tego rewiru jest powodem jego wszystkich nieszczęść, a jednak nienawidził go głęboką i gorzką nienawiścią. Prócz wilków, MacTaggart był jedyną istotą, którą obdarzał podobnym uczuciem. MacTaggart go skrzywdził. MacTaggart skrzywdził Pierrota. MacTaggart sprawił, że Nepis gdzieś znikła i... MacTaggart chodził po tej linii sideł. Jeśli Barry włóczył się dawniej po kniei bez celu, teraz miał określoną przyczynę wędrówek. Musiał pilnować sideł. Musiał jeść, by nie być głodny. Nazajutrz, pośrodku jeziora, znalazł ciało wilka padłego od trucizny. Dobre pół godziny obrabiał trupa, aż ze skóry pozostały same strzępy. Nie próbował jeść mięsa, było mu wstrętne. Mścił się tylko na wilczej rasie. Idąc dalej, przystanął o 6 mil od Lac Bain i zawrócił. W tym miejscu właśnie linia sideł przecinała zamarzłą strugę, za którą leżała otwarta przestrzeń, a po tej łące, jeśli wiał odpowiedni wiatr, niosło dymem i zapachem faktorii. Barry spędził noc o pełnym brzuchu w gęstwinie karłowatych sosen, a trzeciego dnia wędrował znowu na zachód, cofając się po własnych śladach. Tego ranka o brzasku Bush MacTaggart wyruszył, by zebrać swoją zdobycz, a przecinając strugę o 6 mil od Lac Bain, po raz pierwszy dojrzał trop Barry'ego. Przystanął, chcąc go zbadać, przejęty nagłym i nieuzasadnionym zainteresowaniem. Wreszcie ukląkł i ściągając z prawej ręki rękawice, podniósł ze śniegu jeden jedyny włosek. Czarny wilk. Wybełkotał te słowa dziwnym, szorstkim głosem i mimo woli zwrócił oczy w kierunku Grey Loon. Później, ostrożniej jeszcze, obejrzał wyraźnie zaznaczony trop. Gdy wstał, wyglądał na człowieka, który dokonał przykrego odkrycia. Czarny wilk. Powtórzył i wzruszył ramionami. Ba, Leri jest wariat. To pies. Urwał i po chwili dopiero dokończył głosem mało co głośniejszym niż szept. Jej pies. Ruszył dalej tropem Barry'ego. Ogarnęło go nowe podniecenie, silniejsze niż gorączka łowów. Jako człowiek wiedział, że 2 i 2 dają w rezultacie 4. W danym wypadku 2 i 2 to był Barry. Nie wątpił, iż tak jest w istocie. Myśl ta strzeliła mu już do głowy, gdy Leri po raz pierwszy wspomniał o czarnym wilku. Po zbadaniu śladów nabrał niemal zupełnej pewności. Widział odciski łap psa, a pies ten był czarny. Po chwili dotarł do pierwszej z okradzionych łapek. Zaklął pod nosem. Przynęta znikła, a jednak żelaza się nie zamknęły. Wyostrzony kołek, na który nadział mięso, wyjęty był gładko z ziemi. Cały ten dzień Bush MacTaggart kroczył ścieżką pełną śladów pobytu Barry'ego. Jedną po drugiej znajdował okradzione łapki. Na jeziorze zobaczył zmasakrowanego wilka. Na razie zdenerwowany tylko obecnością Barry'ego, teraz począł wpadać w pasję, a w miarę jak dzień upływał, pasja rosła. Nie pierwszy to raz miał do czynienia z czworonogim złodziejem, lecz zazwyczaj lis, wilk czy pies, okradający sidła, psuje z nich tylko parę. W tym wypadku jednak Barry systematycznie chodził od jednych do drugich
i ślady jego wskazywały jasno, iż zatrzymuje się przy każdych. Zdaniem MacTaggarta była w tym niemal ludzka złośliwość. Pies omijał trutki. Ani razu nie wsunął łba lub łapy pod kloc uwieszony nad martwą pułapką. Pozornie, bez żadnej przyczyny, zniszczył wspaniałego skunksa, którego lśniące futro leżało rozmiotane po śniegu w bezwartościowych szczątkach. Pod koniec dnia MacTaggart przybył do sideł, w których zdechł schwytany ryś. Barry nadszarpnął srebrzysty bok kota tak dalece, iż odjął skórze przeszło połowę wartości. MacTaggart zaklął głośno i już sapał w pasji. O zmroku dotarł do schroniska, które Piotr Eustachy wystawił w połowie linii i przejrzał dzienną zdobycz. Wynosiła zaledwie trzecią część normalnej. Ryś był na pół zniszczony, a jeden skunks przecięty na dwoje. Nazajutrz znalazł jeszcze gorszą ruinę, jeszcze więcej pustych sideł. Agent był już bliski furii. Gdy nad wieczorem dotarł do drugiego schroniska, trop Barry'ego na śniegu był zaledwie sprzed godziny. Nocą trzykrotnie słyszał wycie psa. Trzeciego dnia MacTaggart, zamiast wracać do Lac Bain, jął kunsztownie podchodzić Barry'ego. Spadło na cal lub dwa świeżego śniegu i niby rozkoszując się dokonaną zemstą, pies zostawił swój trop wokół chaty w oddaleniu zaledwie 100 yardów. MacTaggart zmitrężył pół godziny, nim zdołał wreszcie odnaleźć kierunek, w jakim pies się oddalił, po czym 2 godziny szedł śladem, który go zawiódł wreszcie na mokradła, gęsto porosłe karłowatą sośniną. Barry pilnował wiatru. Od czasu do czasu łowił woń prześladowcy. Parokrotnie czekał nieruchomy puty, aż usłyszał trzask chrustu pod nogą człowieka lub metaliczny szczęk lufy o gałęzie. Wreszcie pod wpływem raptownego natchnienia, które wywołało na usta agenta potok przekleństw, zatoczył wielkie półkole i ruszył wprost ku linii sideł. Gdy koło południa MacTaggart również dotarł do linii, pies rozpoczął już dzieło zniszczenia. Zabił i zjadł królika, okradł 3 łapki na przestrzeni 1 mili i w ten sposób wytrwale kroczył ku Lac Bain. MacTaggart wrócił do faktorii dopiero na 5. dzień. Był w podłym humorze. W Lac Bain zastał jedynie 4 Francuzów i trapera Valence'a. Ten wysłuchał historii psa-złodzieja opowiedzianej w paru słowach, a potem wymysłów, którymi MacTaggart obsypał Marię. Nieco później dziewczyna przyszła do składu z twarzą czerwoną od niedawnego policzka. Gdy subjekt podawał jej konserwy z łososia, które MacTaggart chciał mieć do obiadu, Valence zdołał jej szepnąć na ucho: pan Lery schwytał srebrnego lisa. Kocha ciebie i takie ci śle słowa ze swej chaty nad małym niedźwiedziem bez ogona. Bądź gotowa do ucieczki, gdy śnieg zmięknie. Maria nie spojrzała nań wcale, ale usłyszała wszystko. Toteż gdy odbierała puszkę konserw, oczy jej tak przypominały gwiazdy, że po wyjściu dziewczyny młody subjekt rzekł: do pioruna, ależ ona jeszcze i teraz bywa piękna. Na co Valence odpowiedział skinieniem głowy i tajemniczym uśmiechem.